To już 20 lat pracy w lokalnych mediach. Powiedz mi, jak to się zaczęło wszystko? To już nawet ponad 20 lat powiem, bo to upłynęło jak mgnienie, tak szczerze mówiąc. Najpierw 10 lat w studiu S, a za chwilę wrócę do tego, jak trafiłam do studia S. A później kolejne lata to już praca w Ziemi Lubańskiej. Dwa różne media, totalnie inna praca przy nich. Do studia S trafiłam chyba przez ciekawość. Ja pamiętam, że pierwszy program, który poszedł 4 marca i myśmy widzieli, bo była tylko jedynka, dwójka wtedy w telewizji. I jak my, lubanianie, zobaczyliśmy w telewizorze nasz ratusz, nasz hejnał, ja powiedziałam sobie, że ja po prostu muszę być i coś robić, żeby trafić do tej telewizji, żeby robić coś na rzecz Lubania, bo ja wtedy mieszkałam około 10 lat w Lubaniu, ale przypadło mi to miasteczko do gustu, a poza tym też jakaś przygoda. A który to był rok? 91. Tak, i 1 marca czy 4, już teraz nie pamiętam, pierwszy program poszedł, a ja w czerwcu tego 91 roku już byłam w telewizji, z tym, że oczywiście jako wolontariusz, teraz by się nazywało, tak? Wtedy to była społeczna działalność. Prowadziłam na samym początku koncerty życzeń, bo tym się też w Studio S zajmowało, a potem przyszedł czas, cały czas wolontariat, tak było 2 lata, przyszedł czas na prowadzenie programów, a w którymś roku, chyba 94, albo trzecim, zaproponowano mi pracę w studiu S jako dziennikarki. I po roku tak się złożyło, że zostałam redaktorem naczelnym i tę funkcję do końca, dokąd istniało studio S, piastowałam. Czyli do którego roku? 2000, bodajże 4. Jak mieszkańcy Lubania odbierali swoją lokalną telewizję? To było coś wspaniałego, bo nasza koncesja miała numer 1. Była, tak jak wspominałam, jedynka, dwójka i telewizja Lubań, studio S. I to było coś cudownego, bo my byliśmy nawet przed Polsatem. A jeszcze dodam, my nadawaliśmy wówczas o godzinie 13 w niedzielę, na żywo oczywiście, bo to była cała zabawa i najlepsza w tej naszej telewizji. I jak szło się ulicami Lubania w tamtym czasie, ulice były puste, latem okna pootwierane i wszędzie było słychać nasz sygnał, czyli hejno Lubanie. I to było takie, że nawet do tej pory mnie ciarki przychodzą, jak sobie to przypomnę. Jak długo trwała taka audycja lokalna? No właśnie, to było początek, numer 1, jak mówiłam. I nie było ograniczeń, więc czasami 2 godziny, czasami 3 godziny, czasami godzinę. Mieliśmy reklamy. O nas, o Studio S nakręcono, nakręciła taka już później profesjonalna telewizja, reportaże 2 razy. To było i to był ewenement. Na zakończenie programu chcemy krótko poinformować Państwa o bieżącej sytuacji naszej telewizji. Ważność aktualnej koncesji kończy się w pierwszych dniach grudnia. Na początku bieżącego roku Stowarzyszenie Telewizyjne Lubań wspólnie z partnerami z Bolesławca utworzyło nowy podmiot, który nazwaliśmy Telewizja Lubań-Bolesławiec. Ta spółka wystąpiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako wnioskodawca o nową koncesję. Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych dniach. Jesteśmy przekonani, że nasze starania zakończą się decyzją pozytywną. Pozostaje nam i Państwu czekać do następnej niedzieli, kiedy poinformujemy o dalszych losach naszej telewizji. I w ten sposób zamykamy te niemal 15 lat istnienia Studia S. Nie ukrywam, że z wielkim żalem żegnamy się z Państwem. 15 lat Studia S, podkreślam. Przed nami nowe. Za nami trochę lepsze, trochę gorsze dni. Mam nadzieję, że wszystko, co złe, Państwo nam wybaczą, a zapamiętacie tylko to,
Co dobre. Z pewnością byliśmy jakimś kawałkiem historii. Uważa Pani, że taka telewizja lokalna jest potrzebna? Jest potrzebna. Dobra to była, bo takie wiadomości i były z Lubań. Tak. Tylko, że tyle teraz to wszystko przez internet załatwiają i... No. Ale nie, jest, ale z Jeleniej Góry czy z Bolesławca, to tylko to Lubaniu jest bardzo mało. A tak jak była z Lubania, to było lepiej. Lepiej było. I później od razu trafiłaś do... Od razu do ziemi lubańskiej trafiłam. Tak się szczęśliwie złożyło, że ziemia lubańska i studio współpracowały ze sobą. Zresztą pomieszczenia też mieliśmy obok siebie. No i tak się losy potoczyły, że tam się zwolnił wakat, jak tutaj się zakończyła praca studia S. No i zaczęłam pracę w gazecie. Na początku wydawało mi się, że w gazecie nie dam rady, bo to jednak zupełnie inny charakter pracy. Trudniej moim zdaniem, bo tutaj weryfikacja jest taka, że jest wszystko napisane i zostaje. A z kolei w telewizji, nawet jak się coś tam człowiek pomylił, to poszło i za chwilkę widzowie tego nie pamiętali, a czytelnicy mają to czarno na białym. Czym głównie zajmują się dziennikarskie lokalne media? Głównie to są... Jesteśmy jakby przekaźnikiem, łącznikiem pomiędzy decydentami, nie tylko w Lubaniu, ale w ościennych miastach, a mieszkańcami. My pokazujemy, co się nowego robi, co się będzie robiło, ale też zajmujemy się sprawami interwencyjnymi i z tego jestem najbardziej dumna. Podobnie było w Studiu S i w gazecie. Ludzie trafiają do gazety, jak już zdesperowani nie wiedzą, co robić. Już pukali do różnych drzwi i się okazuje, że są bezradni. Czasami nie wiedzą, do kogo uderzyć, żeby załatwić swoją sprawę. Są naprawdę czasami tak dramatyczne, że mnie, słuchając, płakać się chce. A ja im w tym pomagam. I z tego jestem najbardziej dumna, bo jednak, może to nieskromnie zabrzmi, ale kilku osobom udało mi się pomóc. Jak długo pracujesz w redakcji Ziemi Lubańskiej? W Ziemi Lubańskiej pracuję od 2004 roku, czyli już 14 lat. I tak jak mówiłam, zupełnie inny charakter to jest pracy. Mój dzień pracy jest bardzo różny i nieprzewidywalny. Czasami jest to praca typowo redakcyjna, przepisywanie z dyktafonu tekstów, ale też jest tak, że przychodzą ludzie ze swoimi problemami, dzwonią. Ja wychodzę w teren, bo praca dziennikarza opiera się głównie na pracy w terenie. Czasami jest tak, że w domu dużo pracuję, bo nie nadążam. My jesteśmy dwutygodnikiem, to by się wydawało, że dużo czasu, ale półtora etatu na gazetę to nie jest dużo. No i to jest taka mrówcza praca, aczkolwiek bardzo satysfakcjonująca, a szczególnie kiedy się uda jakąś sprawę załatwić, komuś pomóc, to jest coś wspaniałego. Pracuję w mediach ponad 20 lat i powiem Ci szczerze, że nigdy w życiu nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną, chociaż czasami mam na tyle dość, że już mówię nigdy więcej. Zwalniam się i w tym czasie nieraz tak mówiłam. Ale teraz, patrząc z dystansu, to powiem, że nigdy w życiu nie chciałabym pracować w innym zawodzie.